Obchodzimy okrągłą rocznicę 70-lecie powstania oddziału radomsko, dokładnie w marcu, 3 marca roku 1952. W Urzędzie Miasta został zarejestrowany oficjalnie Polski Związek Hodowców i Pocztowych pod nazwą Oddział Radomsko. W tym roku właśnie mija 70 lat, w związku z powyższym zarząd podjął uchwałę, zarząd oddziału, o zorganizowaniu skromnej uroczystości. Tym bardziej, że to się zbiega z końcem kadencji w naszym związku. W przyszłym roku w lutym będą wybory nowych władz. Impreza jest połączona również z rozdaniem nagród za współzawodnictwo za miniony sezon w lotach gołębi dorosłych, w gołębi młodych. Na tą uroczystość zostały zaproszone władze Zarządu Głównego na czele z panem prezydentem, władze Okręgu Piotrków Trybunalski, władze wszystkich, prezesi wszystkich oddziałów zrzeszonych w Okręgu Piotrków Trybunalski, oczywiście członkowie hodowcy z naszego oddziału. Również zaprosiliśmy znamienitych hodowców z terenu Polski, łącznie z mistrzem świata, mistrzem Polski Dominikiem Palarskim. Są bracia Baranowscy, są zaproszeni księża, którzy celebrowali dzisiejszą mszę, którzy też są znanymi hodowcami, między innymi ksiądz Kostosz, ksiądz ojciec Augustyn. Również zostali zaproszeni hodowcy z oddziału, ci, którzy lotują aktualnie, jak również ci, którzy już nie są czynnymi hodowcami. Chcemy dzisiaj podziękować za te lata pracy. Będzie chwila wspomnień, chwila historii o oddziale, wymienienie kilku nazwisk, które się przez ten czas przetoczyły. Nie sposób je zmienić wszystkich oczywiście. Tym bardziej, że to jest oddział duży. Na dzień dzisiejszy to jest 192 członków, a były czasy, kiedy liczył prawie 300. Od terenów pod Przedbożem do Pajęczna, ze wschodu na zachód, południe to jest od Kruszyny po obrzeża powiatu piotrkowskiego. Także myślimy, że impreza będzie mile wspominana, dostarczy wielu wrażeń uczestnikom, będzie wiele wspomnień. Na pewno też rzewnych, ciekawych. Tym bardziej, że oddział radomski, jak powiedziałem, zrzesza bardzo dobrych hodowców. Mamy mistrzów Polski, Waldka Piszczałę, mamy byłego mistrza Polski Grzegorza Owczarka, mamy innych hodowców, jak tandem Sadawa Wiecha, mamy hodowcy jak Jaguś Roman, prezes Andrzej Cisowski. No, byłoby wymieniać Marek Gębisz, w każdej sekcji są czołowi hodowcy. No, nie chciałbym kogoś opuścić, jeżeli kogoś opuściłem, to mogę przeprosić, bo w tym nawale nie da się wszystkich wymienić, bo czas też jest ograniczony. Także dziękuję też mediom, że raczyły dokonać przekazu z tej uroczystości, bo myślę, że to na niwie naszego powiatu ma swoje znaczenie. Jest to stowarzyszenie dość prężne, dość silne. Jest ono widoczne, tym bardziej, że nasi hodowcy osiągają bardzo dobre wyniki w lotach w kraju, na wystawach w kraju, na wystawach za granicą. Są na podium olimpiad gołębi pocztowych.